Równanie x kwadrat plus 2x przez x kwadrat minus 4 równa się 0. No i pytanie, ile ma rozwiązań? Musimy zacząć od tego, że mianownik nie może być 0, czyli x kwadrat minus 4 musi być różny od 0, czyli x kwadrat musi być różny od 4, czyli x musi być różny od 2 i x musi być różny od minus 2. To są nasze założenia. Jak mamy założenia, to musimy rozwiązać równanie. Czyli x kwadrat plus 2x równa się 0, czyli licznik przyrównujemy do 0. X wyłączamy, mamy x plus 2 w nawiasie równa się 0. Czyli albo x jest 0, albo x plus 2 jest 0. Lub x plus 2 równa się 0. Czyli x musi być równe minus 2. Ale my wiemy z założenia, że x nie może być liczbą minus 2, czyli to rozwiązanie wykreślamy. Jest jedno rozwiązanie, odpowiedź D.